Cześć, z tej strony Kamil z portalu Bieganie u Skrzydła. Nieważne kiedy trafisz na ten materiał, czy będzie to wiosna, lato, jesień czy zima, każda pora roku jest idealna do tego, żeby rozpocząć przygodę z bieganiem. Dzięki regularnej aktywności fizycznej znów odzyskasz wigor, siłę i chęć do życia. Zmiana samopoczucia spowoduje, że będziesz nakręcony do działania zarówno w sporcie, jak i w życiu codziennym. Zacznij biegać już dziś. Jak bezpiecznie i prawidłowo wejść w świat biegania? Zapnijcie pasy, startujemy. Materiał będzie przydatny dla osób, które chcą wstać z kanapy i ruszyć w kierunku lepszego życia. Nadwaga, wcześniejszy brak ruchu i złe nawyki żywieniowe nie będą przeszkodą, żeby zacząć. Powinny raczej być motorem zmian. Z czasem wcześniejsze bariery i ograniczenia staną się naszą mocną stroną. Bo kto odbierze pewność siebie osobie, która zaczęła zmieniać swoje życie z sukcesem? Kto będzie w stanie pozbawić taką osobę pewności siebie? Na własnym przykładzie mogę od razu odpowiedzieć na te pytania. Nikt i nic nie będzie w stanie podważyć silnej motywacji, która drzemie w człowieku, który trenuje regularnie. Jak zostać biegaczem? Na co zwrócić uwagę jeszcze przed pierwszym wyjściem na trening? Idealnie, gdy będziemy mieć buty do biegania i odzież biegową, ale nie jest to niezbędny asortyment. Ja zacząłem swoją przygodę ze sportem od kupna butów do biegania w galerii handlowej w dużej sieci sklepów, która ma w ofercie wszystkie rodzaje obuwia. Teraz wiem, że zdecydowanie ułatwiłbym sobie zakup butów, gdybym wybrał specjalistyczny sklep dla biegaczy i skorzystał z pomocy kogoś, kto zna się na bieganiu. Buty do biegania są fundamentem, który pozwoli nie tylko komfortowo, ale także bezpiecznie trenować. Nadmienię, że obuwie treningowe nie musi być drogie, żeby było dobre. Uważam, że lepiej jest częściej zmieniać buty do biegania na nowe, niż biegać przez rok w jednej super drogiej i designerskiej parze. Buty do biegania zużywają się, przez co tracą swoje początkowe właściwości. Pianka lub żel amortyzujący ubiją się i zrobią się twarde, zapiętek może się wytrzeć lub popękać, a bieżnik butów zetrzeć. Dlatego zdecydowanie lepszym rozwiązaniem jest cykliczna wymiana butów do biegania na nowe. Śmiało można przyjąć, że po przebiegnięciu około 700 km warto sięgnąć po nową parę. Od początku mojej przygody z bieganiem kieruję się nadrzędną zasadą. Wymieniaj buty regularnie, a bieg będzie przyjemniejszy. I faktycznie tak jest. Zawsze gdy zakładam nowe buty do biegania, ich amortyzacja uprzyjemnia mój bieg na twardej nawierzchni. Biegam już od 10 lat i w dalszym ciągu uważam, że jest to bardzo wartościowa zasada. Dlaczego jest istotne, żeby wybrać buty dedykowane biegaczom? Każde buty do biegania będą lepszym wyborem niż obuwie przeznaczone do chodzenia na co dzień. Buty sportowe mają znacznie lepszą przewiewność i wytrzymałość. Gwarantują również bardziej komfortową amortyzację, która przyda się na asfalcie czy kostce brukowej. Odzież sportowa jest równie ważna jak buty do biegania. Tylko korzystanie z lekkich, przewiewnych i oddychających materiałów gwarantuje duży komfort podczas treningu. Z kolei w chłodne dni odzież będzie chronić przed wychłodzeniem i odprowadzać nadmiar wilgoci. Podobnie jak w przypadku butów do biegania, odzież treningowa nie musi być droga. Najważniejsze, aby była to odzież przeznaczona do treningu, czyli pozbawiona bawełny. Odzież biegowa nie powinna także krępować ruchów w trakcie ćwiczeń. Żeby poczuć zmiany, trzeba ćwiczyć regularnie. Dobrze jest wybrać kilka dni w tygodniu i trzymać się twardego postanowienia, że choćby nie wiem co się działo, właśnie w te dni idziemy na trening. Bezpieczną opcją są 3 treningi, na przykład we wtorek, czwartek i sobotę lub inna konfiguracja, która uwzględnia trening i dzień przerwy. Na początku lepiej nie ćwiczyć 2 dni pod rząd. Gdy mamy więcej czasu, można ćwiczyć 4 razy w tygodniu. Ważne, żeby trenować rozsądnie, w zgodzie z własnym samopoczuciem. Ja nie skupiałem się na początku na wynikach, przebiegniętych odległościach czy regularnym podnoszeniu umiejętności biegowych. Na początku biegałem, ciesząc się z każdego kroku i zrealizowanego treningu. Satysfakcja z zaliczonej sesji treningowej jest najważniejsza.
Trzeba podkreślić, że osoby początkujące, które korzystają z zegarka sportowego mierzącego tętno, powinny uwzględnić poprawkę, że tętno nie będzie dobrym źródłem informacji o treningu. Mam na myśli tylko kilka pierwszych tygodni ćwiczeń, kiedy ciało, mięśnie i serce nie wiedzą jeszcze, czym jest sport. Proces aklimatyzacji trochę potrwa. Należy patrzeć głównie na samopoczucie po ćwiczeniach, a nie na wartości tętna w trakcie biegania. Jeśli ktoś spędził na kanapie kilka lub kilkanaście lat, najlepszą opcją będą marszobiegi. Ten rodzaj aktywności to świetna propozycja dla osób, które wcześniej nie miały nic wspólnego ze sportem. Marszobiegi łączą marsz i bieg w różnych proporcjach. Na początku warto wybrać opcję zachowawczą, na przykład 200 metrów marszu i 50 metrów biegu. Na kanale znajduje się specjalny odcinek wideo, do którego odsyłam. Materiał został nagrany w Grecji, więc można połączyć otrzymanie praktycznych informacji z podziwianiem pięknych greckich krajobrazów. Jeśli już mówimy o pięknych krajobrazach, to zachęcam, żeby podboje biegowe zacząć w miejscach, które relaksują. Parki, lasy i otwarte przestrzenie będące z dala od zgiełku miasta i pędzących samochodów zagwarantują odprężenie i relaks. Bieganie między drzewami, przy odgłosach ptaków, może nawet przy szumie leniwie płynącej rzeki jest znacznie bardziej odprężające niż trening przy ruchliwej ulicy. Moją drugą stałą zasadą treningową jest to, że regularnie zmieniam miejsce ćwiczeń, tempo biegu i poziom odczuwalnego zmęczenia po zakończeniu ćwiczeń. Wiem, że monotonia wykończyła niejednego sportowca. Podsumowując, bieganie to furtka do lepszego życia. Każdy, kto zaczął regularne treningi biegowe, wie, że jest to niesamowity sport. Sport, który uczy pokory i dyscypliny oraz daje wiarę we własne możliwości. Przy tym wszystkim gwarantuje lepszy wygląd, dobre samopoczucie i poprawę zdrowia. Jeśli macie pytania dotyczące biegania, napiszcie proszę do mnie komentarz pod filmem. Ja najczęściej odpowiadam w ciągu godziny. A jeśli ten materiał pomógł Wam lub po prostu się spodobał, kliknijcie proszę łapeczkę w górę. Ta łapeczka ma ogromne znaczenie dla rozwoju kanału. Za jej wciśnięcie z góry dziękuję. Warto także subskrybować ten kanał, gdzie codziennie spotykają się biegacze i miłośnicy aktywnego stylu życia, by rozmawiać o pasji. Tworzymy aktywną i wspierającą siebie nawzajem grupę. Warto do nas dołączyć. Warto subskrybować ten kanał. Na dzisiaj to już wszystko. Dzięki za oglądanie, dzięki za dzisiaj. Do zobaczenia w kolejnym odcinku. Na razie.